Dramatyczne poniedziałki z ZWLT. Często używany wyraz ksiądz sprawia nam niekiedy wiele kłopotów. Wielokrotnie słyszę się błędne formy księdzowie, w liczbie mnogiej księdzy, księdzo. To prawda, rzeczownik ten ma trudną odmianę. Warto jej jednak raz się nauczyć, by nie wejść na nieuka albo nie popełnić gafy językowej. Odmieniajmy więc to słowo następująco. Tak dopełniacz liczby pojedynczej mówimy nie ma kogo księdza. W celowniku powiemy dać na ofiarę komu księdzu. W bierniku widzę księdza. Narzędnik kim księdzem. Miejscownik mówimy o kim o księdzu oraz wołacz księża. Wołacza używamy, gdy towarzyszy mu określenie godności piastowanej przez osobę duchowną, na przykład księżę prałacie, a także familiarnie z imieniem, na przykład księże Tadeuszu. W innych wypadkach powie się proszę księdza. Natomiast w liczbie mnogiej odmieniamy w następujący sposób. W mianowniku księża, w dopełniaczu mówimy nie ma księży, w celowniku księżą, w narzędniku mówimy księżmi, nie księżami, w miejscowniku o kim, o czym, o księżach i w wołaczu liczby mnogiej księża. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.